Podczas corocznej gali sportu władze Brodnicy wyróżniły i nagrodziły młodych sportowców, którzy w 2016 roku osiągnęli najwyższe wyniki. Już po raz szósty spotkamy się na brodnickiej gali sportu. Burmistrz Brodnicy będzie dzisiaj nagradzać, oznaczać trenerów brodnickich klubów, zawodników, uczniów brodnickich szkół, którzy są wybitni w sporcie. Na dzień dzisiejszy miasto w ramach dotacji udziela właśnie dotacje klubom w kwocie 800 tysięcy, również funduje stypendia sportowe oraz jeszcze jest współorganizatorem wielu imprez sportowych razem z klubami. Naprawdę tych imprez jest praktycznie 60 imprez w ciągu roku, są to od dużych do małych. My jako miasto też organizowaliśmy Volvo Triathlon, właśnie Meridę MTB Mazowie. W ubiegłym roku również były Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym Masters. Myślę, że są takie największe imprezy w Brodnicy. Imprezy, o których wcześniej mówiłem, są doskonałym sposobem na promocję Brodnicy. Z tego co wiem, wielu zawodników, którzy po raz pierwszy byli w Brodnicy, byli zachwyceni naszym miastem, miejscem, na którym jest miasto położone. I z tego co wiem, na pewno wielu wróciło do Brodnicy już nie tylko na zawody, ale pozwiedzać oraz na wypoczynek. Podczas gali sportu rozstrzygnięto także plebiscyt lokalnej gazety Czas Brodnicy na najpopularniejszego trenera oraz sportowca juniora i seniora. W kategorii trener roku zwyciężył Sławomir Zakrzewski, trener UKS Neosystem Gol Brodnica. Klub założyliśmy w 2012 roku. Na początku dwie osoby założyliśmy, mieliśmy 50 osób. Jest to piąty rok działalności naszego klubu. Na chwilę obecną mamy ponad 300 osób, 11 trenerów zatrudnionych. I tak naprawdę z roku na rok jest nas coraz więcej. To jest pewnego rodzaju zwieńczenie naszej dobrej pracy. Dobrych ludzi, którzy w tym pracują, to przyciąga dzieci i wszystko widać efekty po wynikach sportowych i po ilości osób trenujących u nas w klubie. W kategorii zawodnik junior zwyciężyła Dominika Małkowska z Miejskiego Klubu Lekkoatletycznego Brodnica, osiągająca najwyższe wyniki w Polsce w biegu na 100 i 200 metrów. Nie spodziewałam się, że zdobędę tak najwyższą ilość głosów i po prostu cieszę się, że tyle osób na mnie zagłosowało i myślę, że za tę ciężką pracę myślę, że zapracowałam sobie. Najpopularniejszym sportowcem seniorem został Piotr Lamka, kapitan pierwszej drużyny piłkarskiej Sparty Brodnica. To jest bardzo duże dla mnie zaskoczenie. Jestem bardzo zadowolony, chciałbym podziękować serdecznie za oddane na mnie głosy. Gram na pozycji środkowego obrońcy. Jestem już tu w Brodnicy od 10 lat, jestem kapitanem pierwszego zespołu. Za osiągnięcia w konkurencjach osób niepełnosprawnych nagrodzono Joannę Dąbrowską.